Zendaya w kreacji Valentino ze 190 różami na czerwonym dywanie Saka Awards, zdjęcia. Zendaya Coleman od lat uznawana jest za jedna z najpopularniejszych i najbardziej utalentowanych aktorów młodego pokolenia. 26-latka karierę zaczynała w produkcjach Disneya, gdzie można było je oglądać m.in. w Taniec Żadzi. Prawdziwy rozgłos przyniosła jej jednak Euforia, za które otrzymała nagrodę Primetime Emmy. W ostatnich latach Zendaya można było podziwiać również m.in. w Spidermanie czy Dunie. Aktorka nie tylko doceniana jest za swoje popisy aktorskie, ale i wielokrotnie chwalono jej wyczucie stylu. Trzeba przyznać, że Coleman zachwyca na galach, a o jej kreacjach z czerwonego dywanu rozpisuje się media na całym świecie. Nie inaczej było i tym razem, kiedy to zachwyciła na Saka Awards. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Zendaya wystąpiła w kreacji Valentino, która pokryta została 190 materiałowymi różami. Bladoruzowa, dopasowana kreacja z efektownym trenem wydawała się wręcz stworzona dla gwiazdy Euforii. Aktorka z domu prezentowała stylizację włoskiego domu mody, zalotniając poglądając w obiektywy fotoreporterów. Zendaya zadbała również o prawdziwie hollywoodzki look, prezentując się w delikatnych, gładko zaczesanych falach i delikatnym makijażu. Nie zabrakło także luksusowych dodatków. Na szyi aktorki lśniła pokaźnych rozmiarów kolie z kolorowymi kamieniami. Na nadgarstku można było dostrzec zaś wysadzone diamentami bransoleta. Jak wam się podoba?